1576 roku szlachta wybrała na tron Węgra księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Został on zobowiązany do poślubienia noszącej tytuł króla Polski Anny Jagiellonki. Anna Jagiellonka to ciekawa postać w dziejach naszego kraju, bo to druga w historii po Jadwidze kobieta nosząca tytuł króla. Po koronacji Stefan Batory musiał zmierzyć się z narastającym problemem na wschodzie, a mianowicie ekspansją Rosji. Wtedy władcą Rosji był car Iwan Groźny i dążył do uzyskania nad Bałtykiem niezamarzającego portu. Taki port gwarantowałby zwiększenie dochodów z handlu, a w związku z tym większe wpływy do skarbca rosyjskiego. Korzystając z zamieszania związanego z bezkrólewiem, Iwan Groźny najeżdża tereny Rzeczpospolitej i zajmuje polskie inflanty. Stefan Batory chciał odzyskać utracone ziemie, w związku z tym zorganizował silną armię, w skład której weszła m.in. utworzona przez niego piechota wybraniecka. Piechota wybraniecka była nowym rodzajem wojska stworzonym w Polsce. Po raz pierwszy w dziejach Rzeczpospolitej zastosowano pobór obywateli do armii. Przy czym ten pobór ograniczał się tylko i wyłącznie do chłopów, którzy zamieszkiwali dobra należące do króla. Jak ten pobór wyglądał? Ano z każdych 20 łanów, a łan to takiej średniej wielkości gospodarstwo rolne, jeden mężczyzna był zobowiązany stawić się do służby wojskowej, uzbrojony, umundurowany oraz posiadający żywność na całą kampanię. Pod wodzą króla Batorego i jego bliskiego współpracownika hetmana Jana Zamoyskiego, wojsko polsko-litewskie podjęło 3 wyprawy na Rosję. W ich trakcie siłą Rzeczpospolitej udało się zdobyć twierdze Połock i Wielkie Łuki, a następnie rozpocząć oblężenie Pskowa. W ten sposób Polacy i Litwini dążyli do tego, by odciąć siły rosyjskie zgromadzone w inflantach od zaopatrzenia. W obawie przed totalną klęską Iwan Groźny zdecydował się na zawarcie rozejmu. Podpisano go w 1582 roku w Jamie Zapolskiej, a na jego mocy Rzeczpospolita odzyskała inflanty. To był szczyt potęgi Rzeczpospolitej. Po śmierci Stefana Batorego królem Polski został książę szwedzki Zygmunt III Waza. Za jego panowania Rzeczpospolita zaangażowała się w walkę o tron moskiewski. Rosja była wtedy pogrążona w walkach wewnętrznych po bezpotomnej śmierci młodszego syna Iwana Groźnego, Fiodora I. Część polskich magnatów poparła w tej rywalizacji niejakiego Dymitra, który udawał brata zmarłego cara. Magnaci liczyli, że Dymitr jako car nada im nowe ziemie na wschodzie. Poparło go też polskie duchowieństwo, które miało nadzieję na podporządkowanie Rosji władzy papieża i zaprowadzenie tam katolicyzmu. W 1604 roku do Rosji wyrusza zbrojna wyprawa polskich magnatów zwana Dymitriadą. Początkowo przebiegała ona pomyślnie. Do Dymitra przyłączyła się część ludności rosyjskiej, niezadowolona z rządów obecnego władcy. Sukces Dymitra ułatwiła nagła śmierć cara. Polskie oddziały zajęły Moskwę, a Dymitr został władcą Rosji. Panowanie Dymitra Samozwańca, bo tak go określali przeciwnicy, nie trwało jednak długo. Rosjanom nie podobało się, że ich car otacza się Polakami. Notabene był ożeniony z Polką i ma cudzoziemskie zwyczaje. Podejrzewano też, że zamierza wprowadzić w Rosji katolicyzm. Po roku rządów Dymitra wybuchł przeciw niemu bunt, podczas którego władca i otaczający go Polacy stracili życie. Nowym carem Rosji został Wasyl Szujski. Niepokoje w Rosji trwały nadal, a pozycja Szujskiego jako władcy była bardzo słaba. Dlatego też kilka lat później w walkę o tron moskiewski zaangażował się Zygmunt III Waza. Wojska koronne pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego ruszyły na Moskwę. Ich marsz próbują powstrzymać oddziały carskie. 4 lipca 1610 roku dochodzi do bitwy pod Kuszynem, w której 5 tysięcy Polaków staje na wprost około 30-tysięcznej armii rosyjskiej wspieranej przez Szwedów. Polacy dzięki kolejnym szarżom husarii odnoszą wspaniałe zwycięstwo, które otworzyło drogę na Moskwę. Wojska polskie wkrótce wkroczyły na Kreml, a car Wasyl Szujski stał się więźniem Rzeczpospolitej. Rosyjscy bojarzy zaoferowali tron carski królewiczowi Władysławowi, synowi Zygmunta. Wymagali jednak, aby Władysław zmienił wyznanie z katolickiego na prawosławne. Ta propozycja została odrzucona. Polski król żądał korony carskiej dla siebie, na co jednak nie chcieli zgodzić się Rosjanie. Wkrótce w Moskwie wybuchło powstanie przeciwko Polakom. Polska załoga na Kremlu po kilkumiesięcznej obronie była zmuszona się poddać. Rosjanie wybrali nowego cara, Michała Romanowa, który zapoczątkował nową dynastię na tronie rosyjskim, rządzącą aż do 1917 roku.
Działania wojenne zakończył podpisany w 1619 roku rozejm w Dwilinie, na mocy którego Polska uzyskała ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską. Po śmierci Zygmunta III Wazy Rosja próbuje wykorzystać zamieszanie związane z bezkrólewiem i próbuje odzyskać utracone tereny. W pierwszej fazie kampanii Rosjanie rozpoczęli oblężenie Smoleńska. Jednak nowo wybrany król, Władysław IV, syn Zygmunta III, ten sam, który był proponowany na cara rosyjskiego w 1610 roku, szybko reaguje. Zmobilizowana polska armia przybywa pod miasto, przerywa pierścień oblężenia, a następnie zmusza Rosjan do kapitulacji. Na skutek polskiego zwycięstwa zostaje podpisany w 1634 roku pokój w Polanowie, na mocy którego Rzeczpospolita utrzymuje wcześniejsze zdobycze, czyli ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską, osiągając w tym momencie swój największy zasięg terytorialny w dziejach, obejmując swoimi granicami prawie 1 000 000 km² powierzchni. Jedyną ceną, jaką Polacy płacą za pokój, jest zrzeczenie się przez Władysława IV praw do tronu rosyjskiego. Wojny pierwszej połowy XVII wieku kończą się dla Rzeczpospolitej z pozytywnym bilansem. Na jakiś czas na wschodniej granicy zapanował pokój. Jednak Rosja nie zapomni o poniesionych klęskach. Będzie zbierać siły i czekać na odpowiednią okazję, by odzyskać utracone ziemie.